One Day Photo Festival. Fajna impreza przede wszystkim. No jesteśmy dzisiaj w Poznaniu na One Day Photo. Siedzę sobie przed budynkiem. W budynku obok jest fantastyczna impreza, a na imprezie oczywiście Canon. Jak impreza fotograficzna na wysokim poziomie, to Canon musi na niej być. Mamy bardzo dużo fajnych rzeczy do pokazania. Mamy trzech wspaniałych naszych prelegentów. Marcin Pietraszko, znakomity fotograf przyrody, który prezentuje swoje dokonania i pracuje na EOSie R. Jest Adam Klimek, który również fantastyczny fotograf, podróżnik, rowerzysta, który pracuje EOSem R i o tym opowiada. Jest jeszcze oczywiście Mariusz Konopka, znakomity filmowiec, który pracuje na kamerze Canon C200. To w salach wykładowych i w salach warsztatowych, natomiast na stoisku prezentujemy nasze wszystkie nowości, czyli EOS R przede wszystkim. Prezentujemy nowe obiektywy 28-70, nowa 85 jest dzisiaj do zobaczenia ze światłem 1.2. No to co najlepszego w systemie E. No i dzielimy się swoją wiedzą i opowiadamy wszystko to, co dzisiaj Canon potrafi. Miałem okazję opowiedzieć o swoim warsztacie pracy, o takich rozwiązaniach, które stosuję podczas swoich wyjazdów fotograficznych. Fajna, mała grupa, było dużo ciekawych pytań. Pokazałem trochę swoich zdjęć, trochę zdjęć backstage'owych, jak to wygląda zza kulis, na co ja zwracam uwagę, co polecam fotografującym, jakieś rozwiązania, jakieś uproszczenia. To chyba na tym polega, żeby ci, którzy są bardziej doświadczeni, się właśnie dzielili wiedzą. Dla mnie to jest duża frajda. To tak fajnie rośnie, ludzie są tak fajnie wkręceni w temat fotografii. Naprawdę duża sprawa. Ja dzisiaj, słuchajcie, opowiadałem na One Day Photo na festiwalu na temat tego, jak to jest z fotografem krajobrazu, który funkcjonuje w mediach społecznościowych i w jaki sposób warto przygotowywać ciekawe treści wideo, a treści wideo to dzisiaj duża siła. W ramach mojej fotografii krajobrazu realizuję projekt Poland in the Lens, którego celem jest zbudowanie społeczności ludzi, którzy mają bzika na punkcie fotografii, pasjonaci fotografii, którzy wspólnie dzielą się swoją wiedzą, jeżdżą na wyjazdy fotograficzne i w tym celu powstał właśnie projekt Poland in the Lens. Zapraszam do udziału w tym projekcie. Hey pretty baby, am I in your way? 'Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. Tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. Muszę odpowiedzieć pewnie to samo co dwa dni temu na Raczole Sigmie, czyli będę miał swój pokaz slajdów, zdjęć, wszystko to samo co pokazuję na moich warsztatach fotograficznych, a więc mam przygotowany folder ze zdjęciami i tam będę opowiadał o moich zdjęciach dziecięcych, o tym jak współpracuję z dziećmi, które chcą być fotografowane, jak współpracuję z dziećmi, które nie chcą być fotografowane, jaki wpływ ma pogoda na moje zdjęcia, jak fotografuję, gdy jest pochmurnie, jak gdy jest ostre słońce, ponieważ
portrecista musi być przygotowany na każdy rodzaj pogody, w przeciwieństwie do tego, czym się zajmują fotografowie krajobrazu. W krajobrazie ważne jest to, żeby być o świcie lub o zachodzie w danym miejscu, natomiast fotograf portretowy, uważam, w każdych warunkach powinien zrobić dobre zdjęcie, więc o tym będę opowiadał oraz o samym kadrowaniu, bo tam też jest parę istotnych informacji, których ja przestrzegam z mojego punktu widzenia. Dzisiaj na One Day Photo miałem bardzo fajny wykład odnośnie fotografii podróżniczej i fotografii w ekstremalnie trudnych warunkach podróżniczych, czyli w tak zwanych self-supported bikepacking trips. I o tym był właściwie wykład. Bardzo się cieszę, ponieważ dopisała publiczność, miałem pełną salę. Padało bardzo dużo pytań. Powiem, tutaj dodam od siebie, że jest to bardzo takie doświadczenie inspirujące i budujące, ponieważ ludzie są bardzo zainteresowani tym, co mówię i widzę, że to, co robię, ma sens. Wiesz co, to akurat jest rower, który miałem na swojej ostatniej wyprawie na Ukrainę. O tym też był dzisiaj wykład, o tej wyprawie. To jest akurat Trek model 1120, to jest jedyny w swoim rodzaju taki model, ponieważ to jest typowy rower wyprawowy, on w swoim, jakby w swojej konstrukcji ma specjalne bagażniki, które są już w komplecie z tym rowerem i ten rower bardzo łatwo pozwala mi zamontować cały niezbędny sprzęt, który ze sobą zabieram. Jest to sprzęt fotograficzny, jak i sprzęt, który służy mi do przetrwania kilka dni w dziczy. Ja na One Day Photo przyjechałem z firmą Canon. Przyjechałem pokazać niesamowite filmowe możliwości kamery C200. A żeby pokazać te możliwości, musiałem zbudować małą scenografię, by jakby ukazać urok i możliwości tej kamery. Mam nadzieję, że ludzie, którzy widzieli scenografię na żywo, a później zobaczyli ją przetworzoną przez matrycę i optykę na monitorze wzorcowym, byli pod jakimś wrażeniem. Swoje warsztaty na One Day Photo oparłem o światło, ponieważ uważam, że światło jest drogą do dobrych zdjęć, tylko i wyłącznie. Tak naprawdę stawiam na pierwszym planie światło, a później kolory. Chyba dowodem na to są ostatnie Oscary dla filmów czarno-białych, które udowadniają, że rozpiętość tonalna czy budowanie przestrzeni światła, cienia, czerni jest jednak bardzo ważne w filmie i chciałem pokazać swoim warsztatowiczom na podstawie mapy, na podstawie których budowałem światło do filmu Łukasiewicz Nawciarz Romantyk, gdzie robiłem zdjęcia właśnie fabularne na kamerze C200. Zaprezentowałem filtry, których należy używać nawet do prostych, dostępnych lamp na rynku, by te zdjęcia były ciekawsze, miękkie, bardziej filmowe, bo ja to zawsze będę nazywał zdjęciami filmowymi.